Cześć, witajcie. Witajcie w nowym tygodniu. Trzy duże premiery w tym tygodniu. OnePlus, Honor i iPhone. iPhone. Nowy iPhone SE, słuchajcie, się objawił w glorii i chwale. Dla odróżnienia SE, no, w katalogu mamy go jako SE 2020, bo jakoś trzeba je odróżnić, bo był już SE. I tak naprawdę to jest taki trochę... No miks, unowocześniona ósemka, ja bym powiedział. To jest trochę lepszy iPhone 8, jak dla mnie. I oczywiście nie trzeba się z tym zgadzać, no ale wiadomo, procek wymienili, jest świeższa wersja systemu, no jest upgrade, tak? Ale wymiarami, wyglądem, no to kurczę, to jest ósemka, no malutkie urządzonko, wyglądające mocno staroświecko, z wielkimi ramkami wokół ekranu, ale widocznie ludzie tak lubią i pewnie się sprzeda, bo w tej chwili nie ma małego telefonu, który by sensownie działał, a był tak mały. Tylko, że pieruński. A tym samym wszyscy ci, którzy potrzebowali rzeczywiście kompaktowego smartfona, będą mogli zaciągnąć nowe kredyty, sprzedać rodzinę, psa i samochód i kupić sobie nowego iPhone'a. Tak, kompaktowego, 4,7 cala, moi drodzy. No. Rozdzielczość pi razy oko HD. No, w okolicach. Można poużywać. Fajne urządzenie. No. Amerykańska technologia, która jest reglamentowana i nie we wszystkich częściach świata dostępna, za cenę, myślę, za niską. Mówię, według mnie powinien iPhone kosztować tak każda wersja ze 2000 drożej. Wtedy dopiero można by było odczuć tę pełną ekskluzywność tego urządzenia. Trochę tak, ale w Stanach to nie jest drogi. W Stanach kosztuje no bez mała połowę mniej niż u nas. Słuchajcie, jaka tam musi być bida, skoro tam kosztuje 200 parę dolarów, a u nas, kurczę, prawie trójkę, tak? No. Amerykańska technologia nie może dużo kosztować w Stanach. Ona musi dużo kosztować na całym świecie. No tak, żeby nie chcę nawet mówić, żeby się zwróciło to, co w Stanach się traci, bo się nie traci w Stanach. W Stanach też się zarabia. Tyle, że po prostu na takich Polakach na przykład można z nich zedrzeć skórę bardzo mocno, ponieważ my jesteśmy w doskonałej sytuacji gospodarczej. Pomimo koronawirusa jest świetnie, wszyscy jesteśmy bogaci, wszyscy pragniemy mieć iPhony, w związku z tym kupimy, ile by Amerykanie nie chcieli. Ale słuchaj, Zieloną Wyspą to byliśmy kiedyś, a teraz to już nie jesteśmy. Natomiast ja mam inną teorię. Amerykańcy dowiedzieli się, że u nas powstał nakaz noszenia masek. Czyli iPhone'owcom Face ID nie działa, a maski przecież zdejmować w miejscu publicznym nie wolno. Skoro nie wolno zdejmować maski, to jak odblokować telefon? Oni są skazani na tego nowego iPhone'a SE. Dlaczego? Bo on ma Touch ID, skaner linii papilarnych, a nie żadne rozpoznawanie mordy, którą teraz trzeba zasłaniać. Więc oni muszą kupić ten telefon, bo jak tu żyć bez iPhone'a, jeżeli się do niego przyzwyczailiśmy? O, morda, no muszą. To się i tak sprzeda, to by kosztowało 5000 i tak by oni kupili, bo nie mają wyjścia, bo przecież iPhone'a w miejscu publicznym, zwyczajnego, takiego nowego, którego mają, bez guziczka, to już nie odblokują, oj nie. W każdym razie ja serdecznie gratuluję wszystkim tym, którym brakowało kompaktowego iPhone'a i którzy są sobie w stanie na niego pozwolić. Bardzo się cieszę, że wreszcie Apple stanęło na wysokości zadania i takiego smartfona wypuściło fajnego. Natomiast wrócimy chyba do reszty premier zeszłotygodniowej. No ja tylko dodam, że według mnie polskie ceny nowego iPhone'a są chore, natomiast amerykańskie są w porządku i kurde, no nie, no to jest po prostu bzdura dla mnie. Ja myślę, że Polacy powinni się zbuntować, przestać kupować iPhone'y, jakby je tak tysiącami i milionami kupowali, nie? Ale dobra, powiedz o tym, co ciekawsze w sumie i co przystępniejsze cenowo, chociaż też cholera zdrożało, nie? To znaczy, jeżeli chodzi o ceny, to ja widzę tutaj, znaczy to nie jest, wydaje mi się, jakaś tendencja straszna, jeżeli chodzi o resztę premier, dlatego że jak tak się przyjrzeć, to tak naprawdę no, dwie wersje najdroższego smartfona, tego OnePlusa 8 Pro, wyskakują ponad 4000, ale stosunkowo niedużo. No ta najdroższa 12 256 giga. Rzeczywiście 4,5 tysiąca kosztuje. Niedużo, no 500, ty daj mi takie niedużo, ty, bo akurat zakupy miałem zrobić. Znaczy wydaje mi się, że może względnie to jest duża kwota, natomiast, znaczy bezwzględnie to jest duża kwota, natomiast względnie porównując z cenami innych topowych jakby smartfonów, to nie jest jakoś strasznie dziwna cena, nie?
jest dziwna jak na OnePlusa, bo OnePlus kusił połączeniem świetnej specyfikacji z dobrą ceną, sensowną, można by powiedzieć, że przystępną, a teraz to kosztuje to samo, co się stało z Xiaomi, kosztuje tak samo jak inne smartfony. Ja nie widzę, żeby 4,5 za OnePlusa, jak za kurde tą samą cenę mam Samsunga w topowej wersji, no sorry. Nie. Ja myślę, że w tym najwyższym tierze to tutaj nie bardzo jest możliwość jakiegokolwiek poruszania się, słuchaj, dlatego że części kosztują ile kosztują. Zdrożały, no. Jeżeli tam pakujesz LPDDR5, jeżeli pakujesz UFS-a 3, no to kurczę, nie ma mocnych, to musi po prostu kosztować. No. Dlatego, że ci najgorsi producenci, no po prostu pewnego jakby, no, czy nie mówię o producentach smartfonów, no, tylko podzespołów, pewnego progu nie są jakby w stanie przeskoczyć. Okay. Tutaj to musi po prostu kosztować i już. Jest to smutna rzeczywistość, ale tak, Jacek ma rację, zdrożały bebechy do tych telefonów. A OnePlus nadal produkuje telefony, no, mocno wypasione. Z rzeczy ciekawych w modelu Pro pojawiła się wodoszczelność, czyli to, czego dotąd w OnePlusach powiedzmy brakowało, przynajmniej oficjalnie. Pojawiło się też ładowanie bezprzewodowe. Zawsze Pity Lau narzekał, że oni nie dają ładowania bezprzewodowego, bo jest za wolne. Zawsze to tak wyjaśniał, dlaczego nie ma w OnePlusach. No teraz już jest... I to zdaje się, że całkiem niezłe jest to bezprzewodowe. Ono ma wyższą, zdaje się, moc niż ta taka standardowa. 30 zdaje się, zaraz, ja próbuję, wiesz co, wyszukać... 30 watów przewodowe, tak, szybkie, tak, i 30 watów bezprzewodowe, przynajmniej tak twierdzą. Natomiast zwrotne jest rzeczywiście jakieś takie troszeczkę słabsze. No ale zwrotne zawsze jest słabsze, no trudno, żeby było inaczej. Ten wyższy model ma Super AMOLED 6,78 cala, rozdzielczość wysoka, dlatego że 1440x368 i do tego odświeżanie 120 Hz, to będzie niesamowicie drenowało baterię. A bateria pojemność ma taką typową, no 4510, więc... Ale kurde, no jest 30-watowe ładowanie i takie, i bezprzewodowe, no... Jak na te konfiguracje, to będzie bateria troszeczkę za słaba, całe szczęście rzeczywiście jest szybkie ładowanie. On się będzie prawdopodobnie troszkę grzał podczas tego ładowania, ale są odpowiednie zabezpieczenia takie, żeby sobie dał z tym radę. W obu oczywiście wersjach, i w tej słabszej, i w mocniejszej, jest Snapdragon 865. Nie różnią się również tirami pamięci, dlatego że w obu jest 128, 256 flasha, w obu jest 8,12 RAM-u. Natomiast są na razie dostępne jakby w różnych tierach, dlatego że ten tańszy z wyświetlaczem Full HD, z wyświetlaczem Super AMOLED, oczywiście oba mają Super AMOLEDy, 6,55 cala, ma dwa tiery pamięci, przepraszam, nie różnią się. Wydawało mi się, że ma trzy, a ma rzeczywiście tylko dwa. 8128, który w przeliczeniu miałby kosztować z euro 3175 zł i 12256, który w przeliczeniu z euro również 3630 zł. Z kolei te same wersje pamięci 8128 w przypadku wersji Pro miałyby kosztować 4085, czyli pewnie 499 będzie u nas, 4099, i 12256 za 4540. Tak to wygląda. No, różnią się na pewno aparatami fotograficznymi jeszcze, dlatego że wersja ta tańsza ma 48 plus 16 szeroką, plus dwójkę z tyłu, ta dwójka chyba do rozmywania tła, z przodu 16, natomiast ta droższa wersja ma dwa razy po 48, to 48 drugie jest szerokokątne, plus jeszcze ma teleobiektyw, plus jeszcze dodatkową piątkę. Tak, i ja tu się wtrącę, bo właśnie sprawdziłem w Siądze, więc według tego, co ja pisałem, a zdaje się, że pisałem według producenta, ta dwójka w tym bazowym to jest do makro, nie tyle do rozmywania tła, co do makro. Okay. Czyli kompletnie useless, jak dla mnie. I dużym, czyli w pro, jest ta piątka, to jest aparat do takich, kurczę, fotografii z efektami. Oni to nazywają chroma. No, ciężko, kurczę, to
Wiecie co, zajrzyjcie na stronę OnePlusa, tam są przykłady, zobaczycie o co chodzi. To jest jakby nakładanie jakiegoś filtra barwnego na... Oni piszą o filtrze kolorów po prostu. Tak, oni piszą, że ten aparat jest odpowiedzialny za filtrowanie kolorów. Coś takiego, no... Za filtrowanie barwne, tego typu. Kurczę, to jest taki efekt techniki fotograficznej, fotografii analogowej. No to jest jakby symulacja cyfrowa takiego efektu. Naprawdę, zachęcam, zajrzyjcie do producenta, bo... Kurczę, ja nawet, powiem wam szczerze, no nie potrafię opowiedzieć, o co w tym chodzi, poza tym, że dla mnie to jest po prostu kolejny filtr na Insta i... Ja też nie bardzo rozumiem, po co do tego osobny aparat. Możliwe, że to rzeczywiście w rzeczywistości jakoś coś, coś robi więcej niż zwykłe filtry cyfrowe. No. Ale powiem szczerze, że nie do końca widzę sens. Natomiast nie wspomnieliśmy jeszcze o tym, że w przypadku tańszej wersji wyświetlacz również pracuje z podwyższoną częstotliwością, ale... bo jest w stanie pracować w 90 Hz. No i jeszcze taki niuans, bo kurczę, powiem ci szczerze, że już nie pamiętam, czy to powiedziałeś, czy nie. W tym bazowym modelu RAM jest 4X, a nie 5. LPDDR4X. Tak, nie mówiłem. Rzeczywiście są LPDDR4, natomiast wyższym jest LPDDR5. Dokładnie, a jeszcze próbuję wypatrzeć, jaka jest wewnętrzna, ale kurde, albo ja o tym nie napisałem, albo nie było podane. Nie, ja zdaje mi się, że w obu są te UFS-y niższe niestety. No, nie, jednak o tym napisałem, tylko nie tam, gdzie patrzyłem. Rzeczywiście jest UFS 3.0 w obu. Tylko w jednym jest ten wolniejszy RAM, w drugim ten nowszy, szybszy, bardziej, lepiej i w ogóle better, więc kupcie sobie tego droższego i tyle. I jeszcze o bateryjce w podstawowej wersji nie powiedzieliśmy, ma 4300, bo o wyższej mówiliśmy, że ma 4500 tam z haczykiem, a 4300 jest tej słabszej. No dokładnie. I w zasadzie, dobra, jedźmy do honorów, bo o honorach też jest, kurczę, dużo opowiadania, bo jest tego mnóstwo w tym. Honory są trzy i... Mnie się wydają fajnie zróżnicowane, bo te różnice, mówię, na pierwszy rzut oka są niewielkie, a jak się tak wpatrzeć troszeczkę bardziej, to wydają się większe. Najfajniej różnice widać pomiędzy 30 a 30 Pro, bo 30 Pro oba mają dwa aparaty z przodu, a 30 ma tylko jeden, w związku z tym to jest taka widoczna różnica. Natomiast z tyłu wyglądają bardzo podobnie, z przodu wyglądają poza tym bardzo podobnie, no, ale różnice jednak są. Choćby taka, że w 30 zastosowano po raz pierwszy Kirina 985. To jest nowy procesor, który właściwie, no tak, no było miejsce pomiędzy 80 a 90, w związku z tym oczywiście zrobiłeś coś pośredniego. Procesor obsługuje w sieci 5G, w związku z tym tam, gdzie to jest możliwe, oczywiście użytkownicy będą mogli skorzystać. A co poza tym? No poza tym są baterie 4000 mAh, wszędzie jest szybkie ładowanie, te szybkie ładowania są bardzo różne, dlatego że 40-watowe jest w wersji podstawowej, 40-watowe jest w wersji Pro, natomiast wersja Pro Plus ma dodatkowo jeszcze ładowanie bezprzewodowe 27W, to jest dosyć fajna rzecz. Ale po kolei. Wersja podstawowa ma wyświetlacz 6,53 cala, ma rozdzielczość inną niż wersja ta bardziej zaawansowana, bo 1080x2400, tam jest 1080x2340. Niby niewielka różnica, ale jednak jest. O Kirinie wspomniałem. Jeśli chodzi o tiery pamięci, to jest 628, 828 i 8256. Bateryjka 4000 też we wszystkich przez całą serię. Peryskop oczywiście jest w każdym z tych smartfonów. W każdym z modeli jest aparat peryskopowy i w dwóch to jest 40 megapikseli, w 30 i w 30 Pro. W 30 Pro Plus to jest 50 megapikseli. A krotność zoomu? Słucham? Jakie jest zbliżenie? 5 razy we wszystkich? Bo... Tak, we wszystkich jest 5-krotne zbliżenie bezstratne, 10-krotne hybrydowe i 50-krotne cyfrowe. Tylko 50? Kurczę, powinni dać 150 teraz. To znaczy, ja wiem, że ono fajnie działa, jeżeli chodzi o księżyc na przykład, tak? Ta AI dopowiada po prostu księżycowi resztę i rzeczywiście fajne zdjęcia księżyca można zrobić w pełni. Ale na przykład. To nie chodzi o to, żeby robiło fajne zdjęcia, tylko żeby był fajny napis na obudowie.
Są te powiększenia rzeczywiście w każdym z tych modeli identyczne, czyli 5, 10, 50. Ta najsłabsza wersja występuje w czterech kolorach. Jest zielona, czarna, fiolet i taki blady fiolecik, takie lila. Z tym, że te dwa ostatnie kolory o tyle są jakby wyjątkowe, że mają ogromny bajborami wielkimi wypisany napis Honor na obudowie. Żeby z daleka było widać, ale słuchajcie, to wygląda jak baner. Wyobraźcie sobie, ja pokażę na przykładzie. To niekoniecznie jest Honor, ale wygląda bardzo podobnie i dosłownie tu jest tej wielkości przez cały telefon logo. Na pół obudowy rzeczywiście jest logo, tak. Mordę. Co, kurczę, ja nie wiem, to już Apple jest skromniejszy i nie daje loga na pół telefonu, a oni akurat są pierwsi, których bym podejrzewał, że dadzą ogromniaste logo. Ja kiedy rozmawiałem z przedstawicielami marki, to z przedstawicielami Europę, wydaje mi się, że usłyszałem w tych rozmowach takie zdziwienie, że Honor nie jest marką znaną. Możliwe, że to wynika stąd, że chcieliby, żeby Honor stał się marką znaną, stąd jakby nazwę marki eksponują po prostu w ten sposób, ale to jest mój domysł, nic więcej. No nie, to, ale ta teoria się trzyma naprawdę kupy za przeproszeniem, bo faktycznie, no kurczę, widać to będzie z kilkuset metrów, bez mała, że to jest Honor, a nie jakiś tam kurczę inny Xiaomi czy coś. No. Ale ta najsłabsza wersja niestety nie obsługuje kart pamięci w ogóle. Ja byłem pewien, że ona będzie obsługiwała Nano Memory Card. Właśnie nie? Natomiast w chińskiej specyfikacji jest wyraźnie napisane, już nawet nie jest na takiej zasadzie, że brakuje jakby wymienienia, ale jest karta pamięci nie obsługuje. W związku z tym najwyraźniej nie obsługuje. Jest to przedziwne, no ale tak jest. W zależności od tieru pamięci będziemy mieli różne ceny. Na razie te ceny są przeliczane z chińskich juanów, natomiast ja je przeliczyłem z polskim VAT-em, czyli dorzuciłem VAT. Prawdopodobnie gdzieś w tej okolicy będzie się można spodziewać cen na polskim rynku, z tym, że też różnie może być, dlatego że mamy w tej chwili naprawdę czas dosyć niezwykły, w związku z tym raz, że ceny się zmieniają, dwa, że Honory, podobnie jak i Huawei, nie obsługują, nie mają usług Google, bazują przez cały czas właściwie w tej chwili na usługach Huawei, w związku z tym naprawdę w tej chwili trzeba by było wróżbity, żeby na polskim rynku ceny jakoś z sensem ustalić. Niemniej, z juanów z VAT-em na polski, wersja 6128 dla najsłabszego, dla Honora 30, 2260, 8128, 2400, 8256, 2640. To nie są ceny niskie. Co prawda jest to bardzo fajny smartfon, ma niezłą specyfikację, ale to nie są ceny niskie. Natomiast za wersję Pro już są troszeczkę bardziej sensowne. Wersja Pro ma wyświetlacz 6,57, czyli troszeczkę większy. Ma troszkę inną rozdzielczość, niższą od 30. Ma Kirina 995G w odróżnieniu i w trochę inne tiery pamięci, bo to jest tylko 128-256 flesza i tylko 8 RAM-u. W związku z tym będą dwie wersje, tak? Będzie w 128 plus 8, które w przeliczeniu z VAT-em na polskie miałby kosztować 3020 zł i 8256, który jak przeliczyłem z VAT-em mógłby kosztować 3320. Także tutaj ceny są według mnie do przyjęcia, jeżeli chodzi o jakby zestawienie tego ze specyfikacją. Tutaj pewną nowością jest z kolei to, że Honor podaje odporność na rozbryzgi IP54, także podczas deszczu teoretycznie można smartfona nosić. I inny jest zestaw aparatów, dlatego że o ile tam mieliśmy zestaw z tyłu 48, dwie ósemki plus 2, tutaj mamy 40 ósemkę, 16 i dwójkę, czyli zamiast jednej ósemki jest 16. Jest troszeczkę lepiej, wydaje mi się, że tutaj ceny są troszeczkę bardziej dobrane. Natomiast w przypadku tej wersji, która będzie najdroższa, ale jej ceny na razie jeszcze również Chińczycy nie podali. To nie, ja je gdzieś znalazłem. Słucham? Ja je znalazłem w którymś sklepie. Adam, w sklepie mogłeś znaleźć. Mnie chodzi o to, że Honor nie podał. Okay. Nie podał również na VMALu, dlatego że... Podał, właśnie na VMALu je znalazłem, ja
tylko trzeba Pro było. Plus? Tak, tylko trzeba było kliknąć w odpowiedni kolor. Okej. I wtedy się podświetlała rameczka. Serio, ja tego sobie nie wymyśliłem. Już ci mówię, ile to wychodzi, tylko ja liczyłem bez RAM. Bez VAT-u. Bez, tak, dokładnie, bez VAT-u, Boże, patrzę na RAM. Już wiem, chodzi o to, że nie podali wersji tej topowej z 12 GB RAM-u, podali tylko wersję 8256, która kosztuje 5000 juanów i przeliczając na surowo to jest 2950, nie wiem. A nie, 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 Adaś, to liczysz nie plusa, no. Tylko liczysz pro. Dobra, słuchajcie. No, mówię ci, że liczysz pro, dlatego że w tym momencie wejdę. Dobra. Ja nie będę się spierał. Serio. Jedźmy dalej po prostu. Ja to sobie sprawdzę, bo ja to mówię, ja to gdzieś widziałem. Zaraz do tego wrócimy, dobra? A ja z kolei jeszcze muszę w takim razie wejść, obejrzeć wersję z plusem, dlatego że jeżeli mówisz, że tam jest 8.12, jest 8.12. Możliwe, że była, tylko że po prostu nie zauważyłem. Otwieram w tej chwili sklep chiński i słuchajcie, tam jest tak. W tej chwili mamy 30 Pro. Klikamy. To Adam poszuka, a ja wam powiem o różnicach. Już mi się pokazał, na dole mamy tak, Jacku. Wiecie co, ja wrzucę wam zrzut ekranu, żebyście wiedzieli, o czym mówię, żeby nie było... Tam są takie rameczki, gdzie się klika kolor telefonu, potem wybieramy tier pamięci. No i po kliknięciu koloru zielonego pojawia nam się Pro 8 plus 128, Pro 8 plus 256 oraz Pro Plus 8 plus 256. Ja teraz klikam. Jak w mordę strzelił, jest 5000 tych juanów. Okej. No, tak. Okej, czyli jednak albo przeoczyłem, albo w momencie, kiedy sprawdzałem, po prostu rzeczywiście nie było. Tym razem mi się fartło. Bo ja się po Formalu rzeczywiście w miarę dobrze poruszam i poklikałem zarówno wszystkie kolory, jak i wszystkie tiery pamięci. Po prostu nie byłem w stanie wtedy znaleźć. Nie chce mi się, wiecie co, zrobimy taki mały myk. Opowiadaj, Jacku. Jeżeli chodzi o 30 Pro Plus, to tam tak, przede wszystkim jest, niewiele widać. Wrzuć po prostu screena do filmu. Nie ma sensu, dobra. Jest wyświetlacz, w którym można ustawić odświeżanie 90 Hz. Jest ten dodatkowy tier pamięci, czyli 12 giga w RAM-u, którego w wersji wyższej jakby nie ma. Tam jest tylko 8 giga. 5,5 tysiąca juanów minimum, nie? No bo to... Jest Sony IMX700 zamiast 600 i 50 megapikseli zamiast 40, to co powiedziałem. Autofokus w głównym przednim aparacie, którego w pozostałych nie ma i ładowanie bezprzewodowe 27 W i tym się różni ta wersja jakby najwyższa od tej oczko niżej. Patrz, ten autofokus mi umknął, kurczę. Słucham? Ten autofokus przedni mi umknął. To znaczy ja w momencie, kiedy zestawiałem, inaczej. Chińczycy sami zrobili tego typu zestawienie. Oni zrobili tabelkę i ja na podstawie tej ich tabelki po prostu przetłumaczyłem ją na polski. Osobny news, którym Jacek porównuje właśnie Pro i Pro Plus, bo tam jest mnóstwo takich niuansików, że w zasadzie jak spojrzycie na pierwszy rzut oka, to czy powiecie, czym to się różni, no, a jednak się różni. Ale one są oczywiście bardzo podobne, na pewno napisy na obudowie będą inne, bo w jednym jest 40 megapikseli, a w drugim 50 i tym się będą na pewno różniły. Ale to są malutkie przy aparacie, więc nie zauważycie. No. W każdym razie, jakbyście zamawiali już teraz Chin, to naprawdę skupcie się przy zamawianiu i patrzcie, co zamawiać, ok? Dwa dodatkowe honory, o których wspominamy właściwie kronikarsko, które się ukazały, bo nie ukazały się tak naprawdę jakoś globalnie. Jeden we Włoszech to jest Honor 20e i to jest tak naprawdę konstrukcja sprzed roku. Mhm. Dzięki temu ma usługi Google między innymi, tak? Właśnie jest podobny. Po to on po to powstał, żeby mieć usługi Google, bo te nowe honory 30, o których przed chwilą mówiliśmy, nie mają. Ale odświeżenie modelu, który już ma certyfikat, daje te usługi i właśnie z tym mamy teraz do czynienia i o tym teraz będziemy mówić, bo... Bardzo podobne smartfony już się ukazały. Jeden w Chinach i to był Honor 20i, natomiast na rynku globalnym był Honor 10i i Honor 20 Lite, jeżeli się w tej chwili nie mylę. Tak. To są w zasadzie identyczne konstrukcje poza głównym aparatem, który tam był wyższy, bo miał 24 megapiksele, a tutaj ma tylko 8.
Odwrotnie, przed nim, o przednim mówisz. Przedni, przepraszam. Przedni. Dobra. Przedni. Nie, główny przedni aparat. Tam miał 24, tutaj ma 8. 24, a nie 32? Chyba 20, a może 32. W każdym razie tutaj jest znacznie mniejszy i no cóż, no lepiej się rozejrzeć i znaleźć na przykład 20 Lite'a, ale cena, jeżeli jest w konkurencyjnej cenie. Masz rację, kurczę, 24, no to mi się pociapało. No dobra, mniejsza o to. W każdym razie cena jest, słuchajcie, 150 euro w okresie promocyjnym we Włoszech. Po promocji będzie 180 euro, przeliczając bezpośrednio to jest 685 albo 820 zł. Tak to się ma z tym Honorem. I drugi Honor jest, powiedziałeś. 9X Lite, tak? No mam go, tak. Jest 9X Lite. Ten z kolei, słuchajcie, w Finlandii. Na tej samej zasadzie stary model bierzemy, ale on ma Google'a. Dajemy mu nową nazwę, coś tam zmieniamy. Zaraz ja tam zobaczę, co oni tam zmienili. Chyba nic. Aparaty. A... Tak. Aparaty dlatego, że w 9X Lite jest 48 plus 2, a w 8 X, z której jakby jest to klon, było 20 plus 2. A, to dlatego ci się pomylił przedni z tylnym, bo tu z kolei tylny zmienił. No. I ten telefon w Finlandii kosztuje 200 euro, czyli tam 910 zł, jak przeliczałem dzisiaj rano bodajże. No jest to jakiś sposób na obejście blokady amerykańskiej. Niestety na dłuższą metę to im tych modeli braknie, no. Może do tego czasu zdążą ogarnąć ten swój własny ekosystem i ten ekosystem się przyjmie, no. Zobaczymy, parzyją mówić. To znaczy już zabrakło tych modeli, jeżeli chodzi o najwyższą półkę, bo tam nie ma pola manewru. Natomiast na średniej i na niskiej półce jeszcze rzeczywiście można troszeczkę zadziałać tak, żeby sprzedawać po prostu jakieś zapasy magazynowe, które gdzieś zostały pod inną nazwą. Czy to ma sens? Nie mam pojęcia, powiem szczerze. No tak, no. To krótkie nóżki ma, ale no na jakiś czas pozwoli, myślę, miejmy nadzieję, przetrwać to firmie i jakby rozpropagować Huawei Mobile Services. No. Do momentu, kiedy tam są niezłe procesory, akurat w tych dwóch są procesory do przyjęcia, to będzie po prostu działało, jeżeli będzie odpowiednia ilość RAMu. To będą nadal smartfony, z których będzie można korzystać jakoś z sensem. Może tutaj z ceną coś się uda zrobić. Tylko warto co jakiś czas jednak sprawdzić, bo może się okazać, że starsze modele, te, które wyszły wcześniej, które mają podobną konfigurację, są tańsze od tych nowych. No, także... A właściwie niewiele odstają. Także wybierając budżetowce, no, tańsze średniaki Huawei, no patrzcie, co kupujecie znowu, bo no jest tego, a poza tym jest od cholery, te telefony mają nowe nazwy, stare nazwy, wcześniej już były pod dwoma, no, jak ja tego nie lubię. Mnie się podoba jedna rzecz, słuchaj, dlatego, że w tym tygodniu pisaliśmy o trzech smartfonach, które trafiły do sprzedaży w Polsce albo w Europie, bo w przypadku Samsunga to właściwie jest sprzedaż europejska w ogóle. Tak. I mają zbliżone dosyć specyfikacje, natomiast ceny są jednak zupełnie różne i nadal mam takie poczucie, że płaci się gdzieś jeszcze za markę, że komuś gdzieś się coś nie przestawiło. I nadal niektóre marki są bardziej premium od innych. No trochę tak, chociaż jak ja patrzę na cennik, bo zacznijmy od tego, że dwie firmy raczyły podać już cenę na polski rynek. Mówimy o Motorola i mówimy o Redmi. Natomiast Samsung ogłosił, że ten telefon... Znaczy ja akurat mówię o Sony L4 jeszcze. O Jezu, przepraszam, to mam jeszcze jeden telefon. Faktycznie zapomniałem, bo to było w zeszły piątek. Nas tutaj kolega Daniel bodajże mocno zganił, żeśmy o tym Sony nie mówili, ale dlatego, że to już się wyskoczyło po nagraniu i cena jest dramatyczna jak dla mnie. Nie, no nie wiem, no nie. Natomiast... Też mi się wydaje, że jest troszeczkę za drogo. No, natomiast Samsung dał akurat tym razem całkiem sensowną cenę, o ile u nas będzie cena taka jak wreszcie Europy. O! To przejdźmy tego Sony, skoro o nim wspomniałeś. Już otwieram ściągę. To znaczy, nie będziemy chyba dużo mówili o specyfikacji. Tam jest Helio P22, jest wyświetlaczek 6,2 cala HD+, jest 64 flesza, 3 giga RAM-u, tylko jedno zestawienie pamięci. Trzeba powiedzieć o tym, że on się pojawił z jednym z elektromarketów. Znajdziecie sobie, w jakim je będziemy reklamowali.
od 9 do 26 kwietnia jest sprzedawany z dodatkowym rabatem 150%, za który dostaje się bon, za który można kupić inne urządzenia Sony. 150 zł, nie procent, doprecyzujmy, bo... Ja powiedziałem procent? Tak. Dobra, ale to śmiesznie wyszło, bo wtedy to była okazja, a teraz to jest, sorry, żadna okazja. Kurczę, powiedziałeś o tym markecie i mi się ta głupia melodyjka w głowie włączyła teraz. Nie? W każdym razie 999 zł kosztuje w detalu. No i jak w ciągu 30 dni wykorzystacie na inne zakupy Sony ten rabat, no to może coś zyskacie. To wróci do słuchawek na przykład. No. Generalnie Soniaki zawsze całkiem dobrze grały, więc może... Słuchawki Sony polecam z całego serca. W większości przypadków to są po prostu trafione zakupy. Tak, o Jezu, reklamuję znowu producenta jakiegoś, coś strasznego. Kurde, no bo są dobre, tylko przynajmniej te, których ja używam, są jeszcze do tego pieruńsko drogie, więc na pewno nie 150 zł. Ja używam nadal świetnych bezprzewodowych, 3 generacje wstecz, nie, przepraszam, 4 już generacje wstecz. To może je kupić nawet jako używki, bo w tym momencie to będzie całkiem niezły deal. Dobra, słuchajcie, no to lećmy dalej. Znaczy nie, jako używki nie mogą kupić, dlatego że to w tym samym sklepie, zdaje się, trzeba te zakupy zrobić. A, no nie, tak nie, nie, ale ja nie mówiłem już o tym rabacie, ja mówiłem ogólnie. Jak już reklamujemy, okay. Reklamujmy do końca, kupujcie rzeczy używane, to jest eko, sreko i w ogóle. Natomiast o 200 taniej pojawiła się Motorola G8 Power Lite. No. Ja nie będę mówił tutaj o designie, dlatego że Sony przerasta nadal o 2 głowy Motorola, jeżeli chodzi o design. Tak. Natomiast kurczę, jest 200 taniej, jest Helio P35 zamiast P22, też jest HD+, jest większy wyświetlacz BS 6,5 cala, nie wiem dla kogo to będzie plus, a dla kogo minus. I tutaj jest wyższy również tier pamięci o 1 giga, bo jest 64,4. Bateria. I 5000 mAh bateria. Bateria, to jest główny atut tego telefonu, bo kurczę, z takimi frakami to ta bateria to go spokojnie przez 3 dni przy życiu utrzyma i tu producent wcale nie przesadził ze swoimi deklaracjami. Przynajmniej Sony jest niecałe 4, jeżeli dobrze pamiętam, tam 3800 z hakiem, 3700 z hakiem. Zamknąłem już Soniaka. No w każdym razie jest niecałe 4. Tak, tu w Motorola jest, co prawda ładowanie jest 10-watowe, więc ta bateria będzie się trochę długo ładować. Przy czym słuchajcie, ja nie generalizuję, bardzo możliwe, że tego Soniaka ze słabszą specyfikacją droższego będzie się używało lepiej niż tej Motorola. Któż to wie? Chodzi mi tylko o to, że na papierze po prostu to bardzo dziwnie wygląda. Jest rozstrzał specyfikacji na korzyść Motorola. Natomiast cena wyższa jest znacznie tak, jednak, bo 200 w tym pierze to jest dużo usony. Tak, tak, zgoda, ale wiesz co, teraz, że ta motka nie ma NFC, jeszcze dodamy. Nie ma. Cena tej Motorola Power Lite, prawdę mówiąc, mnie nie kręci, skoro w cenie takiej jak Sony, czyli 999, mamy pełną G8 Power, która jest o niebo fajniejszym telefonem od tamtych obu. Więc tylko, że starszy model, o nim już gadaliśmy, jest recenzja u nas i w ogóle. No właśnie. Natomiast zwracam waszą uwagę, że tak nie ma się co jarać tymi dwoma modelami, bo jest coś ciekawszego na rynku, tylko że już nie taka nowość. Wow. To ja jeszcze wspomnę o tym Samsungu, bo Adaś o tej baterii. Samsung, słuchajcie, Galaxy M21 w Europie i do Polski też na pewno trafi, który ma, zdaje się, jeszcze fajniejszą baterię. No tak, on ma 6000, słuchajcie. On ma 6000 mAh, jeżeli tak, Adam mówi. Telefon nie jest ogromny, wygląda normalnie. Słuchajcie. Do tego ma jeszcze AMOLED-a 6,4, Full HD tym razem, tak? Full HD AMOLED-a 6,4, Exynosa 9611, pamięć podobna jak w Motorolce, czyli 64,4, albo 128,6, bo takie wersje też są. No tak, nie ma niestety w ceny polskiej czy europejskiej w euro, ale Adam przeliczał cenę z rupii. Cena z rupii Adamowi wyszła 700 zł na żywca, ale on zgaduje, że będzie kosztował w Polsce 899. Ja bym 100 więcej dał prawdopodobnie. Okej, ja mówię, to jest moje wróżenie, bo tutaj do tej ceny indyjskiej, prawda, trochę tam odpowiednio dołożyłem, czyli wyszło mi 180 euro, no czyli 900 zł mniej więcej. Tak, ale nadal za 999 zł to jest zarąbisty telefon, bo bateria, wyświetlacz. Ja jeszcze dodam, że 20 z przodu do selfie.
patrzę tylny aparat, bo oczywiście nie pamiętam, z tyłu 48, czyli... Wiesz co, ale ty już o nim gadaliśmy przecież. Znaczy, 700 zł, jak się dorzuci VAT, to jest rzeczywiście około 900, tam 900 z niedużym haczykiem. Jak tak sobie wliczę. No i to jest konkurent dla G8 Power, pełnej motory G8 Power, o której przed chwilą powiedzieliśmy, bo cena będzie mniej więcej podobna, chyba że Samsung coś odwali i przywali, nie wiem, ponad 1000. No, miejmy nadzieję, że... Mnie się podoba rzeczywiście bateria, wyświetlacz w tej cenie, bo są rzeczywiście atrakcyjne. AMOLED 6.4 Full HD+. Nad motką, no. A skoro o przewidywaniu cen, to powiem Wam, że dawno mi się nie udało, ale przewidziałem ceny, polskie ceny Redmi Note 9S, który miał wczoraj debiucik. Ja te ceny podawałem pod koniec marca, jak był ten globalny debiut tego telefonu w Indiach bodajże, czy gdzieś tam. No i tam sobie wywróżyłem. No, przeliczając wprost, tam mi wyszło ileś, dołożyłem i wyszło tyle, ile kosztuje, czyli 1099 i 1199 zł, a za co to już Wam mówimy. Może tak, pamięci 464, 628, no bo skoro dwie ceny, to dwa tiery pamięci. 667 cala wyświetlacz Full HD z Gorilla Glass i Gorilla Glass 5 jest zarówno z przodu, jak i z tyłu, jak i na aparacie. A sam aparat ma bardzo cudaczną oprawkę. Nie wiem, mnie to się kojarzy trochę z minionkiem, jakby go na żółto machnąć, to mamy minionka. Takie jedne okulary, które są wkomponowane w kuchenkę. Wygląda to trochę dziwnie, ale w sumie telefon nie głupi. Snapdragon 720G, bateria też ponad 5000 i z ładowaniem 18-watowym. Jest nadajnik podczerwieni, jest głośnik, którym tam oni się strasznie chwalili. No jakoś nie wierzę, że coś tak małego może w ogóle jakkolwiek sensownie grać, no ale chwalili, że ten głośnik daje radę. Zobaczymy, jak jeżeli nam przyjdą na testy, to Wam o tym powiemy. Aparat 48 główny, obok 8 szeroka, z polem widzenia 119 stopni i pozostałe dwa moduły 5 i 2 mega, odpowiednio makro i rozmywanie tła, czyli taki dosyć myślę typowy zestaw. Jest jedno niestety nie ma NFC. Ja o tym mówię, bo ja kurczę się, nie dość, że ja zawsze od początku praktycznie, kiedy się dało, płacę telefonem, tak teraz jeszcze nas do tego gorąco zachęcają, żeby nie płacić gotówką, nie macać pieniędzy, tylko płacić zbliżeniowo, dlatego teraz tym bardziej podkreślam, czy coś ma, czy nie ma NFC. Możecie oczywiście sobie pojeździć po mnie za to, że ja tak nastaję na to płacenie zbliżeniowe, ale trudno, to jest dla mnie istotne, tak samo jak dla mnie jest istotny mini jack, microSD, a nie jakieś inne wynalazki lub tego brak. Sorry, tak już mam, widocznie jestem stary. Ja nie płacę telefonem, natomiast NFC i tak wykorzystuję, co prawda stosunkowo rzadko, ale na przykład podczas parowania, tak, bo to jest wygodne. No też się przydaje, tak, ale powiedzmy, że bez tego mógłbym żyć. Natomiast bez płacenia to już kurde, no wkurza mnie, szczególnie, że sam telefon, no choroba, no jest taki, no taki popitaśny, fajny jest, no. Ja z kolei nie lubię płacić telefonem ze względu na bezpieczeństwo tak naprawdę, w związku z tym nie używam płatności mobilnych. Jakie bezpieczeństwo? Jeszcze, żebym ja miał co chronić w tym banku, to kurczę, spoko. A tak to złodziej, no niech on się włamie do mnie na konto, zobaczy. Adaś, z jednej strony to, co mamy, to jest może stosunkowo niedużo w tym banku, ale z drugiej strony to jest wszystko, co mamy. W związku z tym wiesz. Ale wiesz, nikt ci nie każe podpinać płatności zbliżeniowych do twojego głównego konta. Hello. Wiesz jak, no. Okej. Okay. Wszystko okay, w temacie, tylko, podpiąłem już... Wiesz co, tylko co to wtedy za wygoda jest, jak nie podpinasz pod główne konto? Niech to, jednym ruchem sobie tam zasilę raz na jakiś czas, potem płacę telefonem. Wiadomo, że zbliżeniówką to się płaci po to, żeby dotknąć i spadać, czyli do 50 zł. No przelewasz sobie 500, żyjesz. To samo mogę zrobić plastikiem. To samo mogę zrobić plastikiem, jaka różnica? Bo musisz go nosić. No dobrze, ale portfel i tak noszę, Adaś. A, no to trudno. Sorry, widzisz, ja nie noszę, może dlatego... No. Gdzieś muszę mieć dokumenty, gdzieś muszę mieć gotówkę, bo nadal nie wszędzie się daje zapłacić, ani zbliżeniowo, ani kartą. Dokumenty masz w telefonie. Z tym trzeba mieć. Ale Jacek, wszystko możesz mieć w telefonie, serio. Co, płatność gotówką możesz mieć w telefonie? No gotówką nie, ale dokumenty... Prawo jazdy możesz mieć w telefonie, Adam, no kurde, no. Chyba można, aż muszę sprawdzić zaraz. No nawet nie pamiętam. Dobra, słuchaj, czy jakieś urządzenia ci się jeszcze narzucają?
Wiesz co, tak, narzuca mi się, słuchaj, chociaż też już żeśmy o tym mnóstwo gadali, ale kronikarsko, Oppo Ace 2, miało być Oppo Reno Ace 2, a jest Oppo Ace 2, co prawda nas to średnio, bo w Chinach. Ale myśmy chyba mówili o nim w zeszłym tygodniu, nie? Nie, bo on był później. Przypomnij sobie naszą rozmowę chyba z poniedziałku albo wtorku o akumulatorze. O Ace'ie nie mówiliśmy? Nie, dobra, nie będę się spierał. Jacek, premiera była w święta. Hello, to nie mogliśmy mówić. Mówiliśmy o przeciekach, dlatego ja bym się dużo nie spinał nad nim, bo jeżeli chodzi o specyfikację, to macie podpiętą. Jeżeli chodzi o przecieki, to faktycznie Jacek dobrze mówi o przeciekach, gadaliśmy. Teraz to zostało potwierdzone oficjalnie, a ja chciałem wrócić do baterii, bo wiecie co? Z tym jest śmieszna historia. Jak podawałem specyfikację Steny, to nawet napisałem, że chyba się w Stenie machnęli, pomylili, bo dali pojemność baterii około 2000 mAh. Okazało się, że pieruna faktycznie tyle jest według producenta, tak producent podał i rzeczywiście taka bateria jest. Zaraz się odezwali czujni czytelnicy, że ej, chyba się pomyliście, bo producent pisze, że to są 4000. Otóż nie. Jacek może jako katalogowiec, może zechcesz wyjaśnić, bo... To znaczy na pewno są 2000. Tutaj bardzo wielu rzeczywiście użytkowników dopytywało, jak jest, między innymi jeden z naszych stałych użytkowników, serdecznie pozdrawiam. Natomiast tam rzeczywiście są 2000 mAh, przy czym w przypadku baterii, w ogóle w przypadku akumulatorów, bardziej znacznie niż pojemność, liczy się tak naprawdę jakby energia baterii podawana w watogodzinach. I tutaj w tym wypadku producent się broni, że tak naprawdę energia skomasowana w tych 2000 mAh wystarczy na tyle samo, co w normalnej baterii o pojemności 4000 mAh. Tak oni tłumaczą. Gdyby to nie zadziałało, dorzucają do tego ładowanie super VOOC 65-watowe. No. Dosyć szybko da się załadować. Jest też bezprzewodowe, które też ma 40 watów, zdaje się, jeżeli... Ale oczywiście pamiętam. Ładowarki w zestawie nie ma. Musicie to kupić osobno. Ale... Nie ma ładowarek w zestawie i to jest dosyć paskudna rzecz, słuchajcie. To jest druga rzecz zaraz... Adaś, zobacz, to jest druga rzecz zaraz obok USB 3.0 albo 3.1. No. Wszyscy podają, że kompatybilne, albo jest USB 3.0 albo 3.1, natomiast kabelka odpowiedniego nikt nie daje. Bo to jest kilka centów do przodu, z ładowarką to samo, kilka centów do przodu, ziarko do ziarka, jest niezła miarka. Ale wiecie co, z tym Ace'em to nie jest wasz problem, bo on jest dostępny tylko w Chinach i wzorem poprzedniego Ace'a nie będzie oferowany u nas, ani jego odpowiednik. Ja tylko na biegu, w Chinach kosztuje równowartość 2400 albo 2600 zł. Przeliczając na żywca, nie będzie tego u nas. Szkoda, bo specka fajna, zobaczcie sobie na dole. Prawdopodobnie będzie w Indiach jeszcze. Może być w Indiach, ale nadal to nas nic. Co jeszcze, Jacku, mamy ciekawego? Kronika, przepraszam. To znaczy... Jeszcze Oppo jedno. Wtrącę. Oppo 92S na horyzoncie z dziwną oprawką aparatu, która mi się kojarzy trochę z tym Redmi, o którym niedawno mówiliśmy. Macie podlinkowane, jest zebrane wszystkie przecieki w jednym newsie. Będzie premiera, to opowiemy o nim. Jacku, proszę bardzo. Jest również w katalogu, także do katalogu też można wejść. Bo w Kenie chyba się pokazał, nie? Jola zrobiła zestawienie, nie pamiętam na jakiej podstawie w tej chwili, natomiast zrobiła zestawienie, w którym można się dowiedzieć, ile procent urządzeń obecnych na rynku z Androidem ma Androida 10. I powiem szczerze, że ja się troszeczkę zdziwiłem, ponieważ nie znalazłem wcześniej tego newsa. Wyobraźcie sobie, że na całego Androida, który jest obecnie obecny na rynku, w tej chwili obecny na rynku, nieco ponad 8% urządzeń tylko ma Androida 10. Na to się składają chyba przede wszystkim dwa czynniki. Po pierwsze, to, że nie wszystkie urządzenia da się zaktualizować do 10, bo specyfikacja techniczna na to nie pozwala. Druga rzecz, to, że odpadły urządzenia Huawei i Honora, które jednak stanowią dosyć duży procent rynku. Tyle? Najnowszy. Słucham? Aż tyle? No, myślę, że tak. Dlatego, że tych, które już w tej chwili nie obsługują Androida, jest dosyć dużo. Natomiast, no,
brakuje ich tutaj, bo te najnowsze Huawei i Honora już by tą dziesiątkę miały. Nie, przepraszam, one mają dziesiątkę. Mają, no właśnie. No. Mają dziesiątkę. No nie ma czyli nie. Nie, moja pomyłka. Czyli w takim razie rzeczywiście kwestia tego, że albo te update'y idą niewystarczająco szybko. Nie, ja mam inną teorię, no ale dokończę. No to dawaj. Jacek, bida na świecie, kraje trzeciego świata, Polska, Indie, jakieś tam Afryki, ludzie mają stare telefony, których to, co powiedziałeś, nie da się już zaktualizować i nadal tłuką te telefony, nadal ich używają. Co więcej, w tych krajach biedniejszych nawet od nas są te telefony nadal sprzedawane z tym andrutem, kurczę, powiedzmy, no Oreo, no bo myślę, że ze starszymi to już nie. Znaczy, ja wiem, że są ze starymi Androidami, bo robię katalog, w związku z tym w przedziwnych, ale nawet w Rosji, obok nas, są nadal jeszcze urządzenia z marshmallowem, to nie jest to tam nic dziwnego. Popatrz, wiesz, co używają ludzie, których mijasz na ulicy, starsi szczególnie. Oni mają jakieś trupy przedpotopowe, takie ledwo żyjące i to oni odpowiadają, przecież w życiu to nie dostanie dziesiątki, bo by się połamało, a nawet gdyby dostały jakimś cudem, to jest spora szansa, że taki mało doświadczony użytkownik nawet nie będzie umiał tego zupdate'ować, więc siedzi na tym starym Androidzie i stąd są takie wyniki, jakie są. Mnie to nie zaskoczyło, a wyjaśnienie zdaje mi się jest proste. Ja nie upieram się, że mam rację, ale kurczę, no innego sensownego wyjaśnienia nie wymyśliłem, powiem szczerze. Znaczy nie, wyjaśnienie jest jak najbardziej sensowne, dlatego ja mówiłem, że większość urządzeń po prostu nie pozwala na update, tak? Tak. To o tyle sporo mówi o rynku, że Lollipop, który jest na rynku od dobrych kilku lat, ma o procent więcej w tej chwili urządzeń niż najnowsza dziesiątka. Właśnie patrzę, co prawda Pi jest najpopularniejszy i Oreo. Ponad 30% jest. No tak. I to około 20% Nugata, Oreo, przepraszam, Nugata jeszcze 13% tak, na rynku jest. I to są te telefony, powiedzmy, średniopółkowe, które się najlepiej sprzedają, bo sporo tych średniaków nadal z Pajem debiutuje, nie z dziesiątką, pamiętajmy, nawet u nas nowych, czy nawet w Europie, w krajach znacznie od nas bogatszych. I te telefony są w użyciu. No jeżeli ktoś kupił rok temu telefon z Pajem, to raczej go nie wyrzucił, a te średniaki no rzadziej dostają update'y niż flagowce, też powiedzmy to sobie wprost. Więc zaskoczenia jak dla mnie nie ma. Może poza tym, że Lollipop ma prawie 10% nadal, ale to też bym tutaj wyjaśnił tym, że kurczę, jeszcze żyją tablety z tym systemem, bo raz, że ludzie tabletów używają mniej niż telefonów. Tablety się rzadziej chyba tłuką niż telefony, bo głównie są używane w domu. Tablety w zasadzie wiele nie robią, bo służą do przeglądania internetu albo do oglądania filmów. Więc chciałbym zobaczyć taki podział właśnie w rozbiciu na smartfony i tablety. To by było ciekawe, bo tak coś mi mówi, że ten Lollipop to tak, Marshmallow i Lollipop to tak trochę, kurczę, tablety robią. A pamiętajmy, że to właśnie był ten złoty okres ery tabletów, kiedy to się faktycznie sprzedawało na pęczki i tablety w zasadzie każdy chciał mieć i każdy kupował. Teraz to w zasadzie tablety, no to co, jak masz smartfony. Jeszcze dwie rzeczy ode mnie. Jedna z tych rzeczy to jest to, że prezes ostatnio stwierdził, że Huawei stracił 60-70 milionów dolarów na sprzedaży Mate'a w XS. O tyle nie jest to dziwne, że rzeczywiście można się było tego spodziewać, pomimo ogromnej ceny tego urządzenia. To nadal technologia nowa, w związku z tym trzeba było w to wpakować masę pieniędzy. To nie dlatego się nie sprzedało, że ludzie nie chcieli kupować, dlatego że jak byłem w Chinach, tam nie było go dostępnego w sklepie po prostu. Tutaj prawdopodobnie te straty wynikają jednak z cen dumpingowych, to znaczy, że ta cena, która była gigantyczna w porównaniu z innymi urządzeniami na rynku, i tak była za mała, żeby zwrócić produkcję tego urządzenia, no bo innego wytłumaczenia nie widzę. Ale wiesz, oni stracili, a nie stracili, bo w pieniądzu, w cyferkach to pewnie tak. Natomiast to jest wizerunkowy telefon. Tak jak podejrzewam, że żaden producent nie zarobił na składaku do tej pory i to wszystko było wizerunkowo, po prostu. No, po co Motorola Razera promowała nawet u nas w kraju, gdzie on był tylko u jednego operatora i w szalonej cenie. Nie chodziło o to, chodziło o pokazanie światu, patrzcie, możemy.
I tutaj jest to samo. Pokaz możliwości producenta, że Huawei jest na topie, że potrafi robić takie rzeczy. Popatrzcie, zrobiliśmy, działa i w ogóle super, hiper. I o to chodziło, a nie o to, żeby na tym zarabiać. Więc per saldo wydaje mi się, że oni jednak zyskali na tym modelu, a nie stracili. To znaczy, to jest kwestia skali, podejrzewam, bo nam 60-70 milionów wydaje się gigantyczną kwotą. Niemniej Huawei w tym samym czasie jakby przeznacza ponad 18,5 miliarda, zdaje się, dolarów na rozwój i jakby wynalazczość, tak? Poszukiwanie nowych rozwiązań, poszukiwanie nowych wzorów, poszukiwanie nowych technologii. Także tutaj mamy 60-70 milionów straty, a tutaj mamy wpakowanie 18,5 miliarda w R&D. Szczególnie, wiecie, w obecnej sytuacji, gdzie... Skala jest niesamowita po prostu. Wiadomo, co to będzie, tak? Bo stoimy w obliczu światowego kryzysu, nie ma dostępu do Google, a ten ich ekosystem no jeszcze się nie spopularyzował, nie przyjął. Więc tak naprawdę ta forsa w pewnej części, bo wiadomo, że Huawei to nie tylko smartfony, o tym też pamiętajcie. No, ta forsa nie wiadomo, czy ona się kiedyś zwróci, albo inaczej, kiedy się zwróci. O, bo kiedyś to na pewno. Więc myślę, że to mówienie o tym, że się straciło na jednym modelu, to tak troszeczkę takie puszczenie oczka może, albo żeby podtrzymać, żeby mówić, że nie zawsze jest super i pamiętajcie o tym, ludzie, my też czasem tracimy pieniądze. No, nie wiem. W ostatnim tygodniu kwietnia, chyba 23, jeżeli dobrze pamiętam, ma mieć premierę smartfonik Hisense z wyświetlaczem e-ink, ale z wyświetlaczem e-ink kolorowym, który jest w stanie odwzorować około 4000 kolorów. Jest to informacja, która właściwie jest trochę egzotyczna na polskim rynku, bo on i tak do nas nie trafi, ale jak już wspominałem, bo my nie pierwszy raz mówimy o tym smartfonie, jest to nowość na rynku. Nie było wcześniej kolorowych e-inków. Nie było takiej technologii w przypadku smartfonów. W związku z tym warto wiedzieć, że coś takiego powstaje. No tak. Czeka nas jeszcze nowa Nubia, ale to też powiemy Wam o tym później. Tam jest tych premier na przyszły. Tego 23, 22 to są nielicznych premier, bo tam jeszcze coś będzie. W tej chwili nie pamiętam z głowy, bo już zamknąłem ściągę. Ale... Dzisiaj powinno być Meizu 17 na przykład. Nie miejcie pretensji, gdyby to Meizu 17 rzeczywiście dzisiaj wyskoczyło, że o nim nie mówimy, bo go jeszcze nie ma. Wieczorem chyba. Nie, poczekaj, z Chin? No nie, to powinien być jakoś teraz, bo wieczorem w Chinach. Dobra, no ale to znaczy, już... Oni podawali 14.30 bodajże, jeżeli dobrze pamiętam. No to jest nasza... No to pewnie właśnie teraz jest premiera. No dobra, to żeby nie było, żeśmy to przeoczyli, to powiemy za tydzień, jeżeli faktycznie godzin nie pomachaliśmy. Co, widzimy się albo się nie widzimy, zależnie od łącz, tak jak zawieje wiatr. Może się uda za tydzień znowu. W tym tygodniu było rzeczywiście bardzo trudno, ja mam bardzo złe połączenie tutaj, masz co prawda jest, ale bardzo wieje. W związku z tym tutaj jak są zmiany pogodowe, to niestety z zasięgiem nie jest bardzo fajnie. Uważaj, bo jeszcze ci przyjdą ludzie, wiesz, w aluminiowych czapeczkach i podpalą. Tak jak kurczę w Wielkiej Brytanii. Ja widzę masz z okna, także u mnie nie ma problemu, pewnie dlatego nie mam włosów. Ja też właściwie widzę z okna, tylko ja mam trochę lepszy widok z okna niż ty, dlatego widzę dalej. A no tak, no tak, no. Trudno, no ja niestety w mieście, więc widzę to, co widzę, ale przynajmniej mam internet. Życzymy Wam nadal zdrówka, cierpliwości, tego, żebyście nie szaleli ze spotkaniami nadal, bo to strach mimo wszystko. I do zobaczenia w przyszłym tygodniu chyba. Do zobaczenia, żebyśmy się wszyscy widzieli znów. Cześć. Cześć.